funkcjonować jeszcze jako dzieci, tak? Przedszkolne, nie wczesnoszkolne, przedwczesnoszkolne, przedprzedszkolne. Nieważne, mają możliwość, to my chcemy z tej możliwości skorzystać teraz, kiedy jest ten przełom i kiedy faktycznie możemy jeszcze coś zrobić, bo za rok to już się okaże, tak, no przecież po co? W szkole są przecież wszystko przygotowane, to po co? Więc tak, dlatego zadaję pytanie, dlaczego ktoś nie wpadł na to? Poszło szkolne, przedszkole, jako dlaczego ktoś nie wpadł na to? Dobrze, pani dyrektor przygotowuje salę, tak? Przygotowuje wszystko, wszystko będzie, wszystko jest, fajnie jest, kuchnia jest, wszystko jest. No to w takim razie dlaczego tych maluchów? Pani z przedszkolu, że może nająć przecież panie, które się zajmą tymi małymi dziećmi. No przecież nauczyciela trzeba nie zatrudnić, tak? Jakiegoś do opieki, to nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami zatrudnić do opieki nad dziećmi, tymi maluchami najmniejszymi. Na dole. Świetny żłobek. Dlaczego, że tak powiem, odbierać czterolatkom, które tam były, już, że tak powiem, kontynuują ten okres przedszkolny, dlaczego im zabierać tą możliwość tego ostatniego roku, faktycznie, kiedy oni jeszcze dopiero wtedy, jako dzieci, które skończyły 5 lat, będą w miarę gotowe do tego faktycznie, żeby pójść do zerówki, wysiedzieć i się uczyć. Mieć jakąś odporność na zmiany, na stres i na te wszystkie rzeczy, które są dla nich nowe, które po prostu budują ich psychikę. Dlaczego mam to? No to akurat ja może odpowiem, bo grupy żłobkowe działają troszeczkę na innych zasadach i jest inne troszeczkę wyposażenie, inne przygotowanie łazienki. No 3 lata! Wie pani, tak dużo nie mamy i roczne dzieci. Przepraszam panią, ale nie, odnośnie. Ale państwo proponują to w przedszkole, no to niestety za rok takie dziecko żłobkowe będzie musiało przejść do przedszkola, gdzie są warunki przygotowane do dziecka przedszkolnego, a nie żłobkowego. Bo przyjmując tu, jak pani Ula przyjmie dzieci żłobkowe, ona nie zapewni im stałego pobytu. Tak, ja pani powiedziała, że do tego dojdzie pani tłumaczy. Ale przepraszam, ale pani od spania i tak. Ale oczywiście. Ja muszę tłumaczyć rodzicom na zajęciach takich adaptacyjnych w czerwcu, że to jest dobre dla 4-latka. A pani sama, że pani nawet musiała tłumaczyć na takich zajęciach, bo pani uważało. Czy państwa, jeżeli nie ma argumentów, to znaczy, że chodzi albo o pieniądze, albo o politykę. I sanepid na to pozwala, ustawa na to pozwala i wszyscy, na to, i wszyscy tam przyprowadzają dzieci. Niech pani nie mówi, że to się nie uda. We Wrocławiu bardzo dużo żłobków jest w zwykłych mieszkaniach w blokach i nikt z tego problemu nie robi. A tutaj jest koło szkoły. I powstało jakieś gili, takie jak się jedzie do urzędu skarbowego, u babuni, podejrzewam, że chyba. Znaczy, proszę, ja przygotowuję pomieszczenia pod oddział przedszkola. Ale niech pani może na pytanie, nie wprost, a nie na tej zasadzie, że pani przygotowała. My się pytamy, czy pani da zabawę. Bo my się tutaj przygotowaliśmy. Ja przepraszam, ja nie powiem, że się my się będziemy tutaj przed panią dyrektor żołądką, tak naprawdę to powinien być pan burmistrz. Spotkajmy się na sesji Rady Miejskiej 24. Proszę pani, ale przechodzimy w trudno. Ale nie będziemy się... Nikt nie słucha tego, co ja mówię. Ale mogę tylko coś zapytać. Rozumiem, że to jest zbyt podjęta. Czy ktokolwiek wysłucha racji rodziców? Pani bądź pan burmistrz? Nie. To znaczy, ja i tak muszę się spotkać z burmistrzem, bo muszę przekazać państwa. Z panią dyrektor rozmawiałyśmy w poniedziałek. Jakoś nie da znać. Ustaliłyśmy to spotkanie na 17 lutego. Ze względu na to, że rekrutacja do przedszkoli rusza 15 lutego, ja chcę wiedzieć, do 15 lutego. I poprosiłam panią, żeby to spotkanie było wcześniej. Zaprosiliśmy pana burmistrza. No bo jeżeli już rekrutacja się zacznie, no to już zapisamy. Miałyśmy spotkanie w piątek. Cicho!
teraz poprosiłyśmy pana burmistrza, ja poprosiłam z panią z przedszkola numer 3 z Warzynia i w ciągu godziny zorganizowaliśmy to spotkanie w naszym przedszkolu. Pani dyrektor nie była, bo była na wyjeździe. A nas i... czemu tam nie było? Z panem burmistrzem? Pan... Czy pani przyszła? Czemu pani burmistrza? Prosimy, że czemu nas się zabrali? Pani z rady rodziców, pani Czarna stosowała zaproszenie i przekazała panu burmistrzowi. Czy jest jakaś odpowiedź od burmistrza? I co dalej? To rada rodziców pani była z zaproszeniem. Ja to nie przekazałam. Proszę co, marzyć, jak my się czujemy. No zaproszenie przyjmą, tak? I na tym spotkaniu były pani dyrektor, pani Zosia Kupczak z szóstki, pani Baryla z jedynki, pani... A z rodziców kto był? Ale ja przepraszam, bo ja słyszałam... Nie, to jest rada dyrektorów, która jest organizowana. To państwo zadecydowali za wszystkich? Nie, ale może pan wyjechać. To nie jest są na rady dyrektorów z udziałem burmistrza, na którym dzielimy się swoimi uwagami, spostrzeżeniami z bieżącej pracy szkoły. To było takie spotkanie, więc to nie było spotkanie, jak pan mówi, że... Pan decyzja i kto ją podjął o tym, że takie będzie rozwiązanie? O spotkanie i spotykamy się... Na spotkaniu dyrektorów burmistrz zapytał nas, czy jako szkoły, które miały już 5-latki, będziemy mogli przyjąć 5 lat. Państwo podjęliście decyzję za rodziców? Nie. Nie? Proszę mnie posłuchać. Pan burmistrz zapytał, proszę słuchać uważnie, zapytał, czy my jako dyrektorzy jesteśmy gotowi przyjąć 5-latki do szkół. Czy ma, co? W czym się zgadzamy? Czy mamy na to miejsce? Pani o tym, że było w przedszkolu na natomiast ja powiedziałam, że nie ma problemu. Przyjąć mogę, ponieważ mam miejsce, więc nie ma problemu. Ale ja zdecydowała o tym, że tak będzie. To pani podjęła jedną słowo decyzję. Nie, pani nie miała prawa powiedzieć. Ja nie mogę wypowiedzieć się na ten temat, czy mogę takie warunki stworzyć. Bo ja nie wiem, czy rodzicom to będzie podpowiadało. Ale Minister Oświaty mówi troszeczkę inaczej. Ja myślę, że tutaj dobrze warto byłoby się zagłębić w tą ustawę, a możemy właśnie jak ustawę.